startujemy z naszym ostatnim webinarem w tym roku. Ostatnim w tym roku, w roku 2000, dzięki Krysiu, 2019. Witam serdecznie Henryka i witam Krysię. No i witam siebie, oczywiście. Słuchajcie, szybciutko, sprawnie do rzeczy. Jak ktoś nam jeszcze się dołączy, to fajnie, jak nie, no to tak czy inaczej nagranie będzie z tego webinaru, już włączyłem nagrywanie. Naprawdę szybko opowiem dziś o projekcie Zenoa, projekcie, który przygotowujemy od 2,5 roku tak naprawdę i który w tej chwili bardzo mocno, bardzo poważnie, bardzo serio wprowadzamy na polski rynek i na rynki europejskie również, ponieważ przez Polskę wchodzimy na wiele rynków europejskich. I o czym powiem dokładnie? Dokładniej powiem wam o samej genezie powstania Zenoa. Kilka słów o produktach, głównie o jednym, bo on jest właściwie tym takim flagowym produktem. A potem troszeczkę o systemie wynagrodzeń, który jest przeciekawym systemem. I kilka komunikatów, promocji, kilka aktualności. Otóż, moi drodzy, wiadomo, że chcemy być zdrowi i chcemy czuć się dobrze. To jest naturalne, normalne. Każdy człowiek, który no, ma jakoś tam w głowie poukładane, po prostu chce być zdrowy, chce się czuć dobrze, chce, żeby jego rodzina czuła się dobrze, chce spędzać czas wartościowo, a żeby wartościowo spędzać można było czas naprawdę wartościowo, no potrzeba zdrowia, potrzeba zdrowia. Od zdrowia się wszystko zaczyna, bez zdrowia właściwie nie ma nic. Bez zdrowia jest cała masa problemów. Ale w czasach, w których żyjemy, nie jest wcale tak łatwo utrzymać dobry stan zdrowia, ponieważ nasza dieta w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo mocno się zmieniła. Nie mamy już dzisiaj, można by rzec, uprawy żywności, mamy produkcję żywności, prawda? Dzisiaj wszystko jest produkowane, dzisiaj wszystko jest robione takimi metodami, które mają generalnie obniżyć koszt, a skierowane są na masówkę, prawda? Nie chcę się rozwodzić nad tym, ale po prostu nadmiar cukru we wszystkim dzisiaj, to jest klęska totalna, totalna klęska. Ten cukier jemy, nawet nie wiemy w czym. Nawet jeżeli chyba gdzieś tam jemy jakiś schabowy, że schabowym to jemy antybiotyki przy okazji. Także ostatnio takie było powiedzenie modne, no nie ostatnio, to już dłuższy czas, żeby jeść dużo kurczaków i to wtedy człowiek nie będzie chorował, no bo antybiotyki od razu, prawda, łyka z tym, nie? Taki żart, smutny żart, no, ale żart naszych czasów. Ciężko jest o to, żeby ta dieta była właściwa, żeby można było optymalnie się odżywiać, żeby to wszystko było na tyle dobre, na tyle wartościowe, jeśli chodzi o składniki, żebyśmy mogli mieć zagwarantowany dobry stan zdrowia. Ale pomyślmy to, co by było, gdyby okazało się, że możesz zapewnić swojemu organizmowi taką codzienną, odpowiednią dawkę witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, tego wszystkiego, czego on potrzebuje. Codzienną dawkę, taką pewną, gwarantowaną, stworzoną przez kogoś, kto się dobrze na tym zna, to poświęcił życie temu tak naprawdę. Całe swoje życie dedykował zdrowej żywności, żywności funkcjonalnej, tej żywności specjalnej, wyjątkowej, tej takiej górnej półki, nawet nie suplementów. Ktoś kiedyś wprowadził suplementy, to pojęcie nazwy suplementy mi się on tak, nigdy mi się ono do końca nie podobało, bo suplement to miałoby coś, co, nie wiem, ogólnie, w ogólnym pojęciu miało coś zastępować jakby, nie? No bo suplementy to takie coś, to dodatki takie, prawda, do żywności. Na szczęście w dzisiejszych czasach suplementy stały się oczywiście czymś zupełnie normalnym, natomiast żywność dziś jest tak uboga, że potrzeba nam tak zwanej żywności funkcjonalnej. Żywność funkcjonalna to jest coś, co jest dużo wyżej niż suplementy i żywnością funkcjonalną zajmuje się projekt Zenoa. Projekt Zenoa jest poświęcony żywności funkcjonalnej tak naprawdę. Nazwa Zenoa, widzisz dwa kolory tutaj, takie dwa człony tego słowa Zenoa, zen, azjatyckie słowo oznaczające równowagę, harmonię, spokój i noa polinezyjskie oznaczające, słowo z Polinezji, oznaczające rodzinę, szczęście, radość, satysfakcję. Dwa połączone słowa tworzą nazwę projektu, na którego czele stoi człowiek, który się nazywa John Wadsworth. John Wadsworth, wyspa nuku Hiva na Markizach oraz Morinda citrifolia, czyli roślina noni, to są trzy elementy, które zapoczątkowały właściwie nową erę w dziedzinie żywienia. Kompletnie nowy kierunek, kompletnie nową filozofię w ogóle może w dziedzinie żywienia. John Wadsworth, naukowiec, człowiek, który dedykuje właściwie, bo nie dedykował, bo żyje i ma się bardzo dobrze i tworzy kolejne wspaniałe rzeczy,
John Woodsworth jest człowiekiem, który wprowadził na światowe rynki pojęcie tak zwanych super soków, super żywności. Czegoś, co jest ekstra, co jest ponad to wszystko, co my gdzieś tam mamy dostępne, nawet jeżeli mamy dostępne w takim składzie obfitym, nazwijmy to, prawda? Na przykład, że mamy, nie wiem, dobre jabłka, mamy tam jakieś dobre śliwki, mamy dobre wiśnie, mamy coś takiego. To wszystko jest fajne, wartościowe. Natomiast John wprowadził pojęcie tak zwanej super owoców. To są owoce, które dużo bardziej, dużo dalej wykraczają poza te klasyczne, typowe, przeciętne, te normalnie stosowane. Dlaczego mówimy na nie też super owoce? Dlatego, że ich skład jest wyjątkowy. Posiadają całą masę tak różnych składników, tak różnorodnych, że są absolutnie powyżej normalnego, klasycznego owocu czy warzywa, prawda? Stąd to super owoce. I John Woodsworth wprowadził na światowe rynki sok z noni. To był przełom kompletnie w podejściu do zdrowia. Wprowadził napój bioaktywny na bazie noni, czyli drzewa rosnącego na obszarze południowego Pacyfiku, właściwie w takim obszarze okołorównikowym, tak możemy powiedzieć, obszar Polinezji Francuskiej, właściwie tamtego rejonu, czyli wyspy Tonga, Samoa, no cały tamten rejon, to noni o najlepszym składzie, jeśli chodzi o owoce noni. Owoc noni przypomina troszeczkę taki duży ziemniak, no bardzo szybko dojrzewa na tej samej gałęzi, zobaczymy owoce w różnym stadium rozwoju. Jest przeciekawą rośliną, drzewem owocującym 365 dni w roku, a właściwości zdrowotne stanowią podstawę zdrowia ludów Polinezji, ludów rejonu południowego Pacyfiku od tysięcy lat. To jest bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, że tak się dzieje od wielu, 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 wielu setek lat. Generalnie Polinezja Francuska to temat noni ponad 2000 lat, natomiast w ogóle sam początek noni miał miejsce z takich danych, które na dziś mamy, ponad 4,5 tysiąca lat temu i właściwie to się wszystko zaczęło gdzieś tam w okolicach południowych Indii. Na noni mówiono owoc długowieczności, asiłka. No cała historia jest z tym związana, prawda? Cała historia jest z tym związana. W każdym razie nie chcę się nad tym rozwodzić, bo powiedziałem, że będzie sprawnie do rzeczy. Sylwester niedługo, prawda? Sylwester, nie strzelać w Sylwestra, te memy wszystkie, które się pojawiają, albo Sylwester z jedynką, ale no Sylwester, rzeczywiście Sylwester 2019 już niedługo, więc sprawnie opowiem wam tutaj o tym, co mam do przekazania. John Woodsworth w całej swojej tej karierze dotychczasowej, zawodowej, tworzenia kolejnych, coraz doskonalszych napojów, czyli tak zwanej super żywności płynnej, doszedł do nuku HIV-y. Rozpoczęło się to ponad ćwierć wieku temu od noni, takiego klasycznego, najpierw tam noni w słoiku, było te badania, John jest naukowcem, John kształcił się w dziedzinie badania żywności. To nie jest gość, któremu tam, nie wiem, zaświtał jakiś biznes i postanowił, że teraz on będzie się tam zajmował czymś, tylko to jest człowiek, który przygotowywał się od właściwie od małego chłopca, przez całą swoją edukację, do tematu związanego z żywnością. Przy okazji też pochodzi z farmy, ojciec był farmerem i tak dalej, ale John się doskonalił, kończył studia związane z żywnością, składem żywności, badaniem żywności, potem prowadził swoje laboratorium i potem zainteresował się noni i on wyniósł na światowe rynki właśnie noni, rozpoczynając nową erę, kompletnie nową erę w podejściu do suplementów, czyli stworzył ten nowy rodzaj żywności, żywność funkcjonalną. I teraz, mój drogi, moja droga, Nuku Hiva, może powiedzieć o Nuku Hiva, że jest to kreator zdrowia. Nuku Hiva to jest nazwa tego napoju, pochodzi od nazwy wyspy na Markizach, północny rejon Polinezji Francuskiej, Markizy, i tam jest piękna wyspa Nuku Hiva. Tam John Woodsworth podjął decyzję ponad ćwierć wieku temu, że tym tematem się zajmie bardzo, bardzo poważnie. No i zajął się poważnie, na tyle poważnie, że wyniósł ten owoc na 5 kontynentów, na ponad 80 rynków i w ogóle wiele rzeczy zrobił, a jak wspomniałem, Zenoa jest kontynuacją jego działalności. Nuku Hiva bazuje na dwóch rodzajach noni. Na noni pire, ten klasyczny noni, który setki firm dzisiaj stosują do swoich napojów. Wiele weźmiesz tam firm różnych, tam nazwy, takie, siakie, opakie. Jak mają noni, to zazwyczaj w składzie wśród różnych innych owoców, no to mają noni pire zazwyczaj. To jest normalne i tak dalej. Ale oprócz noni pire jest tutaj również nektar noni poddany fermentacji w środowisku wody kokosowej. I to jest bardzo ważne, dlatego że woda kokosowa i nektar noni w momencie, kiedy
są razem przez kilkadziesiąt dni, wytwarza się bardzo liczna, bardzo ważna grupa związków związanych z naszym zdrowiem, bardzo korzystnych dla naszego zdrowia. A ten fenomen, jest wiele ciekawych prezentacji na ten temat, nie chcę o tym mówić, dlatego że w każdy czwartek mówimy o produktach i co trzeci czwartek mniej więcej, tak, co trzeci czwartek wypada nam Nukuhiva, więc zapraszam Cię na, albo do archiwum naszego na Razem w Biznesie, gdzie znajdziesz różnego rodzaju nagrania związane z tym na Facebooku, oczywiście Razem w Biznesie, albo no w ogóle na wszelkie informacje, na mailing nasz, bo na mailingu zawsze umieszczamy sporo informacji kolejnych, nowych. Także zapraszam Cię. Produkt jest przeciekawy, dlatego że John Wadsworth bazował na Noni przez 20 lat, na takim czystym Noni, prawda? No ale to jest, Noni jest świetny, jest wspaniały, ale przez te wszystkie lata doszedł do wniosku, że Noni to za mało. To jest super sprawa, jak najbardziej. To jest świetny napój samo Noni. To jest coś, co wnosi dużo do zdrowia ludzi. Dzisiaj są setki, tysiące badań, setki publikacji przeciekawych dotyczących samego Noni, Noni z Polinezji Francuskiej, głównie z tego rejonu. Ale John Wadsworth stwierdził, że jeżeli do Noni dodamy, ponieważ Noni jest produktem, który znakomicie działa w synergii z innymi odpowiednimi owocami, postanowił do Noni dodać kilka innych składników. Czyli do tego Noni puree i Noni poddanego fermentacji postanowił dodać jagodę maki. Jagodę maki, która pochodzi z południowych Argentyna, Chile, mniej więcej ten rejon, stosowana od wieków przez plemię Indian Machupi wcześniej, potem przez najeźdźców, że tak powiem, prawda? W każdym razie dziś to jest jakby na nowo odkryta rodzaj jagody, która jest fenomenalnym antyoksydantem, w ogóle ma całą masę super właściwości. Dodał ananasa, który jest również przeciekawym owocem, często niedocenianym, parę słów o nim powiem później. Dodał do tego winogrono Concord, okay? Czyli tu już mamy cztery składniki z Noni. Jest tu woda kokosowa, jest tutaj czarna porzeczka, czyli nasz rejon geograficzny, czarna porzeczka, która jest przeciekawym owocem, czerwona malina, też z naszego rejonu, prawda? Któż malinki nie lubi? I dodał tutaj również, a jeszcze zanim przejdę, dodał mango. Okazuje się, że mango ciekawym owocem, jeśli chodzi o skład, jest znakomitym, bardzo ważnym, bardzo, bardzo istotnym, bardzo wartościowym, ponad 400 składników odżywczych zawiera. Nie doceniamy mango często, tak myślę, mango tylko smakowo fajne, ale mango to jest power. No i dodał tutaj jagodę acai, która jest przebojem od kilku, no może kilkunastu jeszcze, no ale tak, może od kilkunastu lat, przebojem na rynku zdrowej żywności, ponieważ jest znakomitym antyoksydantem, znakomite działanie na mitochondria i on z tych składników skomponował Nukuhivę. Tam jest podstawą Noni, Noni to jest znaczna część tej butelki, którą pokazywałem Nukuhivy, a reszta to są te składniki w odpowiednich proporcjach dobrane, prawda? I powstała Nukuhiva, czyli powstał produkt, którego jeżeli weźmiesz 60 ml, w całej Nukuhivie jest ponad 1500 składników odżywczych. Co mam na myśli składniki odżywcze mówiąc? To jest tłumaczenie bardzo trafnego słowa angielskiego, amerykańskiego, nutraceutik, prawda? Nutraceutyki, trudno nam przetłumaczyć to tak dokładnie na polski. Przyjęło się mówić, że to są składniki odżywcze, ale to są szczególnie skierowane na nasze zdrowie, w tą stronę naszego zdrowia, bardzo potrzebne, bardzo niezbędne. Z ponad 1500 składników odżywczych, gdybyśmy wzięli tylko 8, 60 ml Nukuhivy sobie wlewamy i analizujemy sobie tylko 8 z 1500, które tam są, to zobacz, mój drogi, moja droga, jaki ekwiwalent, jakiej ilości owoców jest w takich 60 ml. Ile jest przykładowo witaminy A ekwiwalentu? Tyle, co w prawie 2 kg szpinaku. A witaminy C? Tyle, co w 1,5 kg gruszek mniej więcej, prawda? Witaminy E? Tyle, co w ponad kilogramie pomarańczy. Witaminy B1? Tyle, co w ponad kilogramie truskawek, witaminy B9 i tak dalej, jest tutaj B12, resweratrol, cynk. 8 składników zostało przeanalizowanych, tutaj tylko przykładowo podane, no można byłoby 1500 wymieniać, ale byśmy, prawda, siedzieli do Sylwestra tutaj. Te 8 pokazuje już nieprawdopodobną siłę Nukuhivy. Jest to absolutnie bez wątpienia najmocniejszy napój zdrowotny dzisiaj na rynku, przez to, że no nie jest poddany fermentacji, nektar no nie poddany fermentacji, woda kokosowa, acai, maki,
no nie pire również, prawda? Czyli ten skład błyskawicznie, tak, ale dosłownie błyskawicznie przeskoczę, mamy więc tutaj owocnoni. Z dwóch procesów przetwarzania cała masa z tych wartości odżywczych, potęga. Jagoda acai przede wszystkim zwalcza wolne rodniki, zmniejsza oznaki przedwczesnego starzenia się, wnosi blisko 120 składników odżywczych do nuku HIV. A mamy wodę kokosową, która wnosi blisko 100 składników do nuku HIV odżywczych, a używana jest bardzo często przez lekarzy, przez sportowców na całym świecie do tego, żeby skurcze nie łapały, prawda? Między innymi, ale to jest znakomity naturalne, źródło naturalnych elektrolitów, znakomity, prawda? Mamy tutaj, jak wspomniałem, jagodę maki, znakomicie wpływa na reakcję zapalną właściwą, stabilizuje poziom cholesterolu, poprawia krążenie krwi, cała masa bardzo ważnych działań, zawiera wiele wartościowych antocyanów, także to jest bardzo ważny składnik. Kolejnym składnikiem jest ananas. Ananas, który mówię, też jest niedoceniany często, wnosi 45 składników odżywczych do nuku HIV, ale takim głównym, takim fundamentalnym składnikiem ananasu jest bromelaina. Bromelaina, odkryta zresztą przez doktora Heinicke, no, wziętego naukowca, który właściwie był takim prekursorem noni. John Wadsworth z Johnem Heinicke prowadzi szereg badań przez wiele lat, zakładając wcześniejsze przedsięwzięcie, współdziałali razem. W każdym bądź razie bromelaina jest takim składnikiem, który jest charakterystyczny dla ananasa i powoduje regenerację przede wszystkim znacznie szybszą organizmu, powoduje gojenie się ran dużo lepsze, wpływa na zdrowie stawów, na zdrowie naszych jelit, na system odpornościowy. Bardzo ważny składnik. A kolejnym składnikiem, który mamy, jest winogrono Concord. Winogrono, aktywność płytek krwi, poprawa krążenia, ponieważ polifenole, ponieważ flawonoidy, bardzo dużo, dużo tych składników. Mamy czerwoną malinkę, zobaczcie, 300, ponad 300 składników odżywczych. Ponad 300 wpływa na przede wszystkim stabilizację cukru we krwi, leczenie otyłości, znakomite źródło fitoskładników, znakomite źródło przeciwutleniaczy. Jeszcze nam tu kilka zostało. Mamy czarną porzeczkę, znakomite źródło witaminy C, znakomite, 4 razy więcej niż pomarańczy. Przykładowo, gdybyśmy wzięli wagowo tyle samo pomarańczy, tyle samo czarnej porzeczki, okazałoby się, że w czarnej porzeczce jest 4 razy więcej witaminy C, wzmacnia układ odpornościowy, zwalcza zmęczenie, bardzo dużo ciekawych działań. I mamy mango, prawie 400 składników odżywczych. Niesamowite, aż się nie chce wierzyć czasami. Nie, no takie mango niepozorne, no niepozorne, no duże jest z reguły, prawda, ale taka pecha tam w środku, podłużna, smaczne do różnego rodzaju drinków, napojów, stosowane z wielką chęcią, ale ile składników odżywczych wnosi? Ile wnosi składników odżywczych, wpływa na zdrowie skóry, na system odpornościowy, wspiera zdrowie serca, no masa działań. Mamy więc do czynienia z wyjątkowym suplementem, który właśnie stanowi, jak wspomniałem, rodzaj żywności funkcjonalnej. Żywności funkcjonalnej, czyli takiego specjalnego zadania wzmacniania organizmu, stworzona jest ze świeżych, a także poddanych fermentacji owoców i wpływa na poprawienie wydajności organizmu, wspomaga metabolizm, redukuje zmęczenie, poprawia po prostu zdrowie komórek. Mamy naprawdę fantastyczny, fantastyczny, fantastyczny produkt. Gdybyśmy chcieli przeanalizować, na co jeszcze wpływa, ma znakomity smak, absolutnie, i wnosi szereg korzyści zdrowotnych, ale gdybyśmy chcieli wyliczyć, no to musielibyśmy wyliczyć dobrze ponad setkę z takich istotnych, prawda, korzyści zdrowotnych. Jest ich bardzo dużo, ja nie chcę się na tym skupiać, bo no jest tego naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. Więc moja droga, 5 porcji warzyw i owoców to jest taka dzienna dawka jakby zapotrzebowania ludzkiego organizmu na właśnie warzywa i owoce. Wielu dietetyków twierdzi, że 5 porcji dziennie powinniśmy spożywać 5 porcji wartościowych takich właśnie warzyw i owoców. 60 ml nuku HIV jest ekwiwalentem, dokładnie tego dostarcza. Dostarcza dokładnie ekwiwalent 5 porcji warzyw i owoców. Świetne dla dorosłych, świetne dla dzieci. Dzieci, które mają zawsze problem z warzywami, prawda, i no niestety tak jest. A 60 ml nuku HIV, do tego wody niegazowanej dolane w szklaneczce, słomeczka i maluch pije pyszną, bo tam jest przecież mango, ananas, więc to jest smaczne, pije przesmaczny napój.
Oprócz nuku hiwy, John Watson wprowadził na rynek jeszcze kilka innych produktów. Ja tylko nadmienię błyskawicznie o nich wprowadził. Bardzo ważny rodzaj produktów w naszych czasach, bardzo ważny. Naukowcy coraz bardziej jakby przepraszają się z zarzuconą 20-30 lat temu nauką dotyczącą kwasów tłuszczowych. Kiedyś mówiłem, że kwasy tłuszczowe są ważne, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe mam na myśli. Potem zaczęto z tym tłuszczem walczyć, cuda na kiju, prawda, tworzyć. Natomiast dziś wiemy doskonale, jak bardzo ważne są nienasycone kwasy tłuszczowe, omega, niezbędne nienasycone, nawet się tak określa, prawda, to fachowe określenie jest niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega. I John Watson zaoferował w takim opakowaniu korker, to się nazywa korker, 90 kapsułek omegi, ale w każdej kapsułce jest omega 1, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6, omega 7, omega 9 i omega 11. W każdej kapsułce, w właściwych proporcjach. Te omegi wspierają przede wszystkim zdrowie naszego serca i wspierają właściwą budowę błony komórkowej. Jest ona odpowiednio elastyczna, odpowiednio przepuszczalna. Natomiast gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak to wygląda proporcjonalnie, to tutaj masz taki słupeczek koło tego pojemniczka. I tu jest, można sobie, nie wiem, można było sobie wyliczyć, ile jakiej omegi jest. Jaki jest stosunek też EPA i DHA, bo to jest bardzo ważne, prawda? Także to są, tak to wygląda. A szerzej o korkerze wspiera serce, wspiera zdrowie komórek, wspiera stawy nasze, wspiera nasze włosy, skórę, poprawia trawienie i wpływa na zdrowie mózgu. Bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w takim potężnym smogu elektromagnetycznym. Potężnym, nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak potężny. No a teraz tam szykują jakieś kolejne, nie wiem, 5G czy 6G, ja się gubię w tym wszystkim, bo to G idzie za G, żeby z tego nie wyszło nam G jakieś, prawda, takie ciężkie. No w każdym razie korker jest super, jest świetnym produktem. Kolejnym szybciuteńko jest SLC, salacja retikulata quercetin, produkt, który bazuje na roślinie salacja retikulata, pochodzącej z Indii, ze Sri Lanki, stosowanej przez wieki, 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 wieki w medycynie ajurwedyjskiej do stabilizacji wagi, prawda? Ale nie tylko. Służy również do tego, że doenergetyzowuje mitochondria, daje bardzo mocny power tutaj, czyli nasze elektrownie komórkowe, wspiera nasz młody wygląd, poprawia czy stabilizuje poziom cukru we krwi, no i znów wpływa na zdrowie mózgu. Oprócz salacji retikulaty, która jest, jak powiedziałem, rośliną, która rośnie na obszarze Sri Lanki, Indii, i od wieków stosowana jest w medycynie ajurwedyjskiej. Jest tutaj kora cynamonowa, nasiona kozieradki, resveratrol, kwas alfa-liponowy, L-arginina, L-karnitina, L-glutamina, koenzym Q10, owoc morskiego melona. Jest tu szereg składników i też 60 kapsułeczek. W każdej kapsułeczce jest właśnie salacja retikulata i te, które wymieniłem, składniki. I ostatni, bardzo ważny produkt również, który mamy na rynku europejskim, na rynkach amerykańskich, azjatyckich, to jest tak zwany Beauty Rest. To jest produkt, który łączy dwie rzeczy z sobą. Czyli rozwiązuje dwa problemy bardzo ważne. Pierwsza sprawa to jest sen. Niedobór snu jest coraz większą plagą tego naszego społeczeństwa cywilizowanego. Ludziom szkoda spać, sądzą, że spanie można odrobić potem w sobotę, w niedzielę, jakoś tam, może jak wolna będzie, że się trochę lepiej czują, jak odeśpią, no okej, okay, no ale organizm dostaje popalić w braku snu niesamowicie. Więc Beauty Rest wpływa na to, żeby sen był bardzo efektywny. Tam jest kilka składników bardzo ważnych, które wspierają dobry sen, efektywny sen. Człowiek może spać krócej i się naprawdę dobrze wysypia, a równocześnie w czasie snu odmładza się skóra. Dlatego, że oprócz tych składników wpływających na sen, kilku bardzo ważnych, jest tutaj kwas hialuronowy, są ceramidy i jest również kolagen. Okay, także to jest ważne. Nie skupiam się więcej jakby na tych produktach, szerzej o nich nie mówię, dlatego że w każdy czwartek omawiamy je naprawdę szczegółowo. Zapraszam Was w każdy czwartek, o którymś z tych produktów usłyszycie kompletną prezentację od A do Omega, znaczy od A do Z, prawda? Kompletnie, kompletnie wszystko usłyszycie, co jest. Natomiast jakby ta dzisiejsza prezentacja jest przede wszystkim po to, żeby pokazać Wam, jak wygląda sama Zeno, wstępnie powiedzieć o produktach i pokazać Wam coś, co w tej chwili zajmie nam 5, może 7 minut maksimum, pokazać Wam plan Precyzja Plus. Plan, który John Wadsworth wprowadził z ekipą swoich ludzi, z którymi współdziała, jako kompletnie nowy rodzaj planu marketingu, planu podziału dochodu. Dlatego, że w Zenoa można być klientem i korzystać z produktów, ale w Zenoa można również być konsultantem i korzystać z produktów oraz rozwijać sieć klientów i konsultantów, czyli generować pieniądze. I teraz ja Wam szybciuteńko pokażę, jak wygląda ten plan.
Ja sobie go tylko tutaj znajdę na moim wykazie. Dobrze. Już, 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 już. Tak, mamy precyzja plus, plan precyzja plus. Plan precyzja plus, czy plan precyzyjny plus, przede wszystkim jego siła polega na tym, że on bardzo konkretnie określa wysokość dochodu. Jak już wiesz, jaki zrobiłeś obrót, wiesz, ile zarobisz pieniędzy. Bardzo konkretnie to określa. Mamy te cztery produkty, mamy je w bardzo różnych zestawach. Niektóre zestawy mamy po 50 punktów, z których wyliczone jest wynagrodzenie. Zestawy takie, takie po dwie sztuki, to z reguły po 50 punktów mają. Mamy takie zestawy, które mają po 100 punktów i to są z reguły po 4 sztuki, po 5 sztuk i takie zestawy, gdzie tam jest 8 sztuk albo 10 sztuk i one generują 150 punktów w miesiącu. Kwalifikacyjne jest 100 punktów. Żeby się zakwalifikować na dochód cały, który chcemy uzyskać, musimy zrobić w miesiącu 100 punktów osobistych. Ja nie będę się skupiał teraz ani na cenach, ani na szczegółach tutaj tego, jak to wygląda i tak dalej. Mamy cztery rodzaje starterów. Można wystartować z dwoma butelkami Nukuhiwy, można wystartować z czterema butelkami Nukuhiwy, można wystartować z takim zestawem dwie butelki Nukuhiwy, jeden korker, jedno SRQ, jeden Beauty Rest i można wystartować z takim zestawem 8 butelek Nukuhiwy. I przy każdym starcie jest oczywiście inna cena. Dwie butelki dają 50 punktów, cztery butelki dają 100 punktów, dwie butelki i te trzy pozostałe dają też 100 punktów i cztery butelki, 8 butelek daje 150 punktów. 100 musisz mieć, żeby kwalifikować się na wynagrodzenia, żeby aktywność tylko złapać, być aktywnym, wystarczy zrobić 50 punktów, to nie ma problemu z tym. I teraz, co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że plan Precyzja Plus jest planem, który ma kilka takich podstawowych, oj, gdzie aż tu jadę, niepotrzebnie wchodzę w te tematy, bo to już jakby one nie są ważne. Jest planem prostym, jest planem sprawiedliwym i szybko zrozumiałym, szybko idzie go złapać, prawda? Choć jak spojrzysz na tą tabelkę, możesz powiedzieć, Waldek, jak to szybko złapać? Ale tu jest rzeczy, nieważne. Środek się liczy tylko, środek jest najważniejszy. Te pozostałe dookoła są ok, ważne, one dochodzą tam ekstra, ale ten środek, tak zwany, a premia zespołu jest najważniejsza. Premia zespołu jest najważniejsza i chcę, żebyś rozumiał czy zrozumiała, jak ona jest naliczana, w jaki sposób ona jest wyliczana. Zaraz tobie to pokażę. Zobaczysz, jak pięknie jest to zrobione, jak proste jest to zrobione, ale najpierw wprowadźmy kilka prostych pojęć. Kilka prostych pojęć, dobrze? Tu jesteś ty, ok? A to jest twój zespół personalny. Wpisałeś Wojtka, Tomka, Asię, Jolę i Krzysię. No, jakoś tak mi wyszło, dobra? I po pewnym czasie pracujecie i u Wojtka jest taka grupa, widzisz to po lewej stronie, druga grupa jest troszeczkę mniejsza, tamta jest troszeczkę mniejsza i tam po jednej osobie. I teraz, gdybyśmy, powiedzmy, że każdy zrobił obroty z tych ludzi, ten biceps oznacza siłę grupy, to znaczy największy obrót zrobiła ta grupa po lewej stronie, widzisz cała, druga co do obrotu jest ta, gdzie te cztery tutaj osoby są, trzecia tutaj, gdzie te dwie są i tak dalej, i tak dalej. I teraz wprowadzimy takie pojęcia jak 1 plus. To jest cały obrót twojego zespołu. Twój zespół zrobił obrót w miesiącu i my to nazywamy 1 plus. Jaki jest twój obrót? 1 plus wynosi tyle. To jest cała twoja grupa. Do nieskończoności licząc, do nieskończoności w głąb, do nieskończoności na szerokość. I plus twój obrót. I to jest tak zwane 1 plus. A twój obrót całej twojej grupy, ale bez najsilniejszej tej grupy nazywamy 2 plus. I 2 plus, czyli cały obrót w tym samym miesiącu, cały obrót wynosił 1 plus, prawda? To 100% obrotu. 2 plus, zaraz pokażę Ci, czego to potrzebne będzie. To jest obrót bez najsilniejszej grupy. To, co tu pomazałem, pokreśliłem, tego nie ma, tego nie liczymy. Cała reszta to jest 2 plus i to musi być większe niż 40% z tych 100% całości. Ok? To jest warunek sieciowy. I trzecia sprawa, czyli tak zwane 3 plus, to jest twój obrót bez dwóch najsilniejszych grup, prawda? Bez dwóch najsilniejszych grup, cała reszta to jest tak zwane 3 plus i ona musi wynosić minimum 10%. Czyli twój obrót plus obrót trzeciej nogi, czwartej nogi, piątej nogi musi stanowić 10% całości. To są trzy warunki sieciowe. Trzy warunki sieciowe i teraz popatrz, co tobie pokażę. Są różne opcje tutaj. O. Jeżeli chciałbyś zarobić $500, 500 dolarów,
co daje tytuł z N3, z N3 daje $500 dochodu, twoje 1 plus, czyli obrót całej twojej grupy, powinien wynieść 4500 punktów. Pamiętasz, 50 punktów, 100 punktów, 150 punktów, prawda? Różne zestawy. W tym bez najsilniejszej nogi, czyli to 2 plus, powinno wynosić 1800, bo to jest w tych 4500, prawda? Bez najsilniejszej nogi 1800, bez dwóch najsilniejszych nóg, cała reszta powinna zrobić 450, no bo 10% z tych 4500. I to są wszystkie warunki do tego spełnione, żebyś ty zarobił $500. Jeżeli chciałbyś zarobić $1000, jakie są warunki sieciowe? Twoja grupa, czyli cały twój zespół, wszystko razem z twoim osobistym obrotem, obroty personalne wszystkich ludzi, klientów, nie klientów, musi wynieść 7,5 tysiąca punktów. W tym, bez najsilniejszej nogi licząc teraz, masz Wojtka, który zrobił z tych 7,5 tysiąca tam, nie wiem, 4,5 tysiąca, prawda? Czyli reszta bez najsilniejszej nogi musi zrobić 3000 punktów, czyli 40% z całości. I bez dwóch najsilniejszych grup, cała reszta, już nie licząc ani Wojtka grupy, ani tam, nie wiem, kto tam był, Tomek, załóżmy, te dwie najsilniejsze grupy, cała reszta musi zrobić 10%, czyli 750 z tych 7,5 tysiąca, 750. Ale do kalkulacji 1 plus, 2 plus, 3 plus też twój osobisty obrót wchodzi, ok? I podobna sytuacja, jakbyś chciał zarobić, nie wiem, $2000, prawda? Czyli no to już jest takie prawie 8 tysięcy złotych, 7,5 tysiąca złotych. Musisz zrobić 15 tysięcy punktów obrotu, bez najsilniejszej nogi musi być 6 tysięcy, bez dwóch najsilniejszych musi być 1,5 tysiąca. A zróbmy jeszcze jeden kroczek. Gdybyś chciał zarobić $3500, poziom N6, potrzebuje zrobić 25 tysięcy punktów obrotu. Przy tym 10 tysięcy musi być zrobione bez najsilniejszej nogi i 2,5 tysiąca bez dwóch najsilniejszych. Zwróć uwagę na pewną prawidłowość. A w tym planie precyzyjnym, z góry określony jest dochód, tak? Okay, to jest tylko część, bo tego dochodu jest dużo więcej. Z góry określa, jaki obrót potrzebuje zrobić cały zespół, jaki obrót potrzebuje zrobić twój zespół bez najsilniejszej nogi i bez dwóch najsilniejszych nóg. I to są główne, to są warunki sieciowe. Tu nic więcej nie ma, nic więcej nie ma. Nie, że tam ci obetnie do któregoś poziomu, że liczymy, nie wiem, 8 nóg tylko, albo 3 liczymy, albo 2, albo 1, no rozumiem, że musisz kwalifikować, mieć personalnych, jakichś zakwalifikowanych. Takich rzeczy w tym planie nie ma. Dlatego jest to plan kompletnie inny, jest planem nowoczesnym, jest planem, jest kompletnym nowum w dziedzinie marketingu, kompletnym nowum. Uważam, że jest znakomitym, jest genialnym planem według mnie, absolutnie. Tu masz na tej tabelce więcej tych historii, dlatego że masz tutaj, zwróć uwagę, myśmy tutaj analizowali sobie tylko ten na Zen1 jest to $25, na Zen2 jest $250, na Zen3 jest $500, na Zen4 jest $1000, na Zen5 2000, Zen6 3,5 tysiąca, można zrobić Zen7 jest $5500, Zen8 $8000, Zen9 $11000, Zen10 $15000. Widzisz, to jest konkretna kwota, którą dostajesz, kiedy spełniasz te warunki tutaj. Oczywiście ty je przekraczasz gdzieś tam w jakiś sposób. Są równe temu, co tu jest pokazane, albo przekroczyły. Czyli jak widzisz, plan jest naprawdę prostym planem. Jest prostym planem, pewien mechanizm ma, który trzyma się jakby do każdego poziomu tutaj jest idealnie dopasowany. Łatwo to wyliczyć, bardzo łatwo to pokazać, właśnie obrazowo, nie ma tu żadnego problemu. I mój drogi, moja droga, to jest tyle. To jest tyle, co ja chciałem dzisiaj tobie powiedzieć, wam powiedzieć, czyli zobaczymy, ktoś tu nam doszedł. O, jest Andrzej Adwiński, hej Andrzej, kawał czasu. Jest pan Janusz Adamczyk, witam pana Janusza, Krysia to oczywiście, widzieliśmy się dopiero co u Krysi na super spotkaniu w sobotę. Witam Krzysztofa, że jest z nami, Zawadzkiego, Małgorzatę Chrobot. Witam was, moi drodzy, cieszę się, że jesteście. Słuchajcie, normalnie mamy przed odliczaniem 28 godzin, 27 przed odliczaniem, wiecie, 10, 9, 8, 7, 2020, a jesteście tutaj. Super, super. Zapraszam was w nowym roku na nasze kolejne webinary. W czwartek już będzie o produkcie webinar, czyli w czwartek drugiego my tam się nie zatrzymujemy. Jedziemy w czwartek, będziemy mówić o produkcie, jednym z naszych trzech produktów, które mamy dostępne, więc zapraszam was bardzo mocno. Przyszły poniedziałek oczywiście pokazujemy, jak wygląda plan Precyzja, czym jest Zenoa. Kontynuujemy tutaj nasz rozwój. Zenoa jest przedsięwzięciem, które się rozwija, jest przedsięwzięciem, w którym, co jest bardzo ważne, Polska jest rynkiem, od którego właściwie całą Europę zaczynamy. To jest bardzo ważne,
że od Polski zaczyna się właściwie tutaj to wszystko. Mamy w Polsce pod Warszawą magazyn, produkt idzie, wiecie, no błyskawicza, dziś zamawiasz, jutro masz, także to jest tempo nieprawdopodobne. Świetne wynagrodzenia przy starterach, jeżeli wpiszesz osobę z tym podstawowym starterem, dostaniesz 10 dolarów, no to jest tam ekstra, masz no, 40 zł. Jak wpiszesz z tym drugim starterem osobę, no to nie dość, że punkty masz, no to dostajesz ekstra 25 dolarów, no to już jest lepiej, to już jest stówka blisko, prawda? No na nie 109, niech będzie tam około. Jak wpiszesz osobę z tym starterem też za 100 punktów, z tym pięcioproduktowym, to też masz stówkę ekstra, czyli te 25 dolców, no 90 zł mniej więcej, by nie przesadzać. To nie euro, ale no dolar jest blisko euro dzisiaj. I jak wpiszesz osobę na ten 8 butelek, na ten duży starter, to masz 35 dolarów dochodu, czyli masz tutaj już, już masz te 130 zł mniej więcej około, dobrze mówię? Tak. Tak, tak, 130, 140 zł, no to już jest znaczące, jak najbardziej pieniążki, plus to punkty, plus to wynagrodzenie, które pokazywałem, tak to wygląda. Moi kochani, do końca roku, do jutra, do godziny 24, mamy świetną promocję, właściwie mamy kilka promocji. Jeżeli wpiszesz osobę, dostajesz takie ekstra 50 dolarów punktów, które możesz zamienić na produkt. Jak wpiszesz dwie osoby, to dostajesz za każdą po 50 dolarów punktów, plus za to, że wpisałeś dwie osoby, dostajesz kod Zenoa promocyjny, tak, i ekstra z logo Zenoa, plus jeszcze ekstra 25 punktów takie na produkty. I kolejna rzecz bardzo ważna, jeżeli zamówisz w miesiącu zamówienie na 150 punktów, no bo te zestawy są różne, to startowe są 4, ale opcje kupowania są później różne. Możesz sobie kupić, nie wiem, 3 korkery, 1 SRQ i 2 SRQ i tam dwie nukuchiwy na przykład i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zrobisz 150 punktów w miesiącu, zrobisz zamówienie na 150 punktów, to ekstra jedną nukuchiwę dostajesz. Do jutra, do 24, jedna butelka nukuchiwy jedzie ekstra. Jak zamówisz sobie 8, no to 9 przyjedzie. W tej paczce od razu przyjedzie 9, prawda? Czyli za 8 zapłacone plus 9 ekstra. Jak zrobisz inne zamówienia i tam wyjdzie 150 punktów, nukuchiwa przyjedzie do ciebie ekstra. Okay? Mamy tą promocję przedłużoną. No i to ja tyle na dzisiaj już. Cóż mogę wam powiedzieć tylko? Życzę wam, moi drodzy, szampańskiej zabawy przede wszystkim, gdziekolwiek by ona nie była. Dzisiaj od rana każdemu życzę, gdziekolwiek kogo spotkam, jedni mówią, że będą w domu z psami, tam inni z kotami, prawda? Inni będą na jakiejś sali, inni będą na rynku miasta, ktoś inny będzie z Jedynką w Zakopane, rozumiecie, z Zenkiem Martyniukiem, chociaż Zenka to wszędzie widzimy dzisiaj, no, Zenka jest strasznie dużo, prawda? Ale no dobra, nie wchodźmy jeszcze w ten nastrój. Cieszę się, że mogliśmy spędzić razem ten czas. Moi drodzy, szczęśliwego Nowego Roku. Widzę, że Krysia też tu pisze, żeby się wszystko wam naprawdę układało według waszych planów. Jeśli z Zeną będzie wam po drodze, co chcielibyśmy oczywiście i zapraszamy was, to świetnie, dołożymy wszelkich starań, żeby wam ta Zena wychodziła, żebyście mogli świetnie funkcjonować. Naprawdę dołożymy wszelkich starań, maksimum, ile będziemy tylko mogli, spełnienia marzeń w tym nowym roku. Tych, które gdzieś tam są przełożone, tych, które się pojawiły, z Ruka oczywiście przede wszystkim, no i wszystkiego naj, wszystkiego naj. Wszystkiego dobrego naj, bo złego nie. Tyle, moi drodzy, tyle. Dziękuję wam serdecznie. Informacja tylko, że dzisiaj Zoomu nie robimy, bo Zoom zawsze mieliśmy o 21, ale dzisiaj tego Zoomiku nie robimy. To tyle. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.